W najbliższą niedzielę orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Tarnowskiej Starówki. Kolorowy orszak wyruszy z Placu Katedralnego po niedzielnej mszy świętej o godzinie 12. W orszaku wezmą udział m.in. uczniowie Tarnowskiego 7 Liceum, którzy od kilku tygodni przygotowują się do swoich ról. Ten projekt 7 Liceum już prowadzi po raz 10. W tym roku trasa pochodu będzie wiodła przez Rynek, następnie ulicą Wałową. Drugi przystanek będzie przy pomniku generała Bema. Następnie udamy się pod Pałac Heroda, czyli balkon, na którym postacie odegrają kolejną scenę. Zatrzymamy się również przy pomniku generała Bema i Władysława Łokietka. To będą takie etapy na ulicy Wałowej. Później zejdziemy ulicą Targową do klasztoru Bernardynów i tam Trzej Królowie złożą hołd w żywej szopce. W tym roku będę grał Kacpra. Jestem uczniem pierwszej klasy, to mój debiut, jakby mogłoby się wydawać. Przygotowałem się bardzo gruntownie do roli. Chciałem w pełni oddać uczucia Kacpra, króla. I chciałem też, żeby ludzie poczuli te emocje oraz ten kontekst religijny, który się z tym wiąże, ten kontekst kultu. Odgrałem rolę Melchiora. Przez ostatnie parę miesięcy naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy nad tą rolą. Mieliśmy dużo prób oraz nawet mieliśmy specjalne próby jazdy konnej, żeby mieć jakąś prawę do tego. Odgrywam rolę generała Józefa Bema. Myślę, że ja, tak jak i cały zespół, przygotowaliśmy się bardzo intensywnie. Przygotowuję się do roli pastuszka, który właśnie na końcowym etapie całego pochodu przystajęce. Witam przebyłych mędrców. W orszaku występuję już drugi raz w roli diabła. I długo się przygotowaliśmy do tej roli, już pamiętam swoje kwestie z zeszłego roku. Przygotowałem się do roli żołnierza generała Bema bardzo solidnie, ponieważ chciałem wiedzieć, dla kogo jestem tak oddany, bo nie dość, że jestem oddanym żołnierzem generała Bema, to i staram się przygotować do tej roli tak, by być oddanym również Bogu. Oczywiście to nie wszyscy aktorzy, którzy wezmą udział w orszaku w niedzielę. O tym, aby się przekonać, kto jeszcze bierze udział w tym orszaku, zapraszamy wszystkich chętnych na ulicę miasta Tarnowa. Honorowy patronat nad orszakiem Trzech Króli objęli ordynariusz diecezji tarnowskiej biskup Andrzej Jerz oraz Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.